Po 8 latach ogólnopolskie igrzyska lubuskich zespołów sportowych ponownie wracają do Słubic. Przygotowania do 25. jubileuszów ogólnopolskich igrzysk ludowych zespołów sportowych toczą się praktycznie od sierpnia roku 2021. Wspólnie razem z panem burmistrzem, panem przewodniczącym Rady Miejskiej, żeśmy przyjęli tą informację z radością, że ogólnopolskie igrzyska dla 16 województw całej Polski odbędą się nie gdzie indziej, jak na Stadionie Olimpijskim w Słubicach. Dla nas radość promocyjna, ale i również uważam, że nagroda dla nas wszystkich jako mieszkańców miasta Słubice, gdzie po prostu możemy przyjąć i wspólnie razem oczywiście kibicować, do czego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich sportowców małych miasteczek, wsi, rywalizujących w trzech blokach. Bloku sportowym, bloku rekreacyjnym i bloku integracyjnym. 1500 osób na naszym obiekcie. Nie tylko, bo oczywiście dyscyplina podnoszenie ciężarów w Centrum Olimpijskim we Frankfurcie, a zapasy w Centrum Zapaśniczym w Kostrzynie. Najlepsi sportowcy, medaliści Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, osoby dorosłe, które będą po prostu gościć na naszym obiekcie. Ja bym z tej strony chciał serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców naszego miasta, ale i nie tylko, i po prostu województwa lubuskiego na praktycznie 3 dni wydarzeń i kulturalnych, i wydarzeń sportowych związanych z igrzyskami. Rozpoczynamy o godzinie 20, czwartek 25 sierpnia uroczystym otwarciem, tu akurat nie w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoimy. Następnie cały piątek rywalizacja sportowa, rekreacyjna, integracyjna. Sobota rywalizacja do południowa w tych samych blokach. Będą startować lekkoatleci, będą startować piłkarze, będą startować siatkarze, będą startować zapaśnicy i ciężarowcy, to już wspominałem. I również będzie piłka siatkowa i plażowa, i piłka siatkowa na trawie. Ale jest rekreacja po postaci golfa, to turnieju golfa, przepraszam. Jest i również konkurs przeciągania liny, wyciskania odważnika, czy rywalizacji władz w postaci trójboju sportowego. Każdy, kto będzie chciał coś dla siebie, to na pewno w tych 3 dniach będzie mógł po prostu zobaczyć. Tak, jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam po to, żeby kibicować i wszystkim lubuszanom, ale i oczywiście wszystkim sportowcom, którzy na naszym po prostu obiekcie będą tutaj świętować. Igrzyska nie po raz pierwszy organizowane są w Słubicach, bo robimy to już po raz trzeci. Ostatnie były w 2014 roku, przedostatnie czy pierwsze na ziemi lubuskiej były w 2008 roku. Nie boimy się przedsięwzięcia, tylko dlatego, że mamy wokół siebie skupionych wielu przyjaciół sportu, którzy wspólnie razem z nami, jako z działaczami sportowymi Słubic, podejmujemy się organizacji zmagań sportowych po to, żeby nasi goście, którzy odwiedzą Słubice, wrócili do swojej środowiska zadowoleni i żeby po prostu pamiętali, że te 25. igrzyska jubileuszowe były udane i szczęśliwe dla wszystkich Polaków. Dziękuję. To tyle w dzisiejszej zapowiedzi wydarzenia. Więcej szczegółów przekażemy Państwu w tygodniu rozpoczęcia igrzysk.